Być może ten film uratuje komuś życie. Kiedy Austin i Abby Connerowie wyjechali z rodzicami na wakacje do Meksyku, spodziewali się tygodnia pełnego zabawy i relaksu. To były ich ferie zimowe i chcieli rozpocząć nowy rok ze świeżością oraz skupieniem na nauce. Zamiast tego znaleźli się w prawdziwym koszmarze, z którego nigdy się nie otrząsną. Szczęśliwe życie, które kiedyś prowadzili jako rodzina, zakończyło się zaledwie kilka godzin po wylądowaniu w Meksyku. Władze twierdzą, że był to po prostu wypadek, ale czy to prawda? W styczniu 2017 roku John McGowan i Ginny Conner zaplanowali rodzinne wakacje ze swoimi dziećmi Abby i Austinem w Meksyku. Wybrali hotel Paraíso del Mar w dość popularnej miejscowości turystycznej Playa del Carmen. John i Ginny siedzieli w hotelowym lobby. Ciepła bryza i piękna pogoda zapewniły im chwilę wytchnienia od zimnej i mokrej zimy w stanie Wisconsin, skąd przybyli. Para rozmawiała o tym, co by zjedli na kolację i cieszyli się tym, że w najbliższej przyszłości nie będą musieli martwić się gotowaniem oraz innymi obowiązkami domowymi. Pięciogwiazdkowy resort All Inclusive oferował różnorodne restauracje, od kuchni meksykańskiej po brazylijski grill, a także bar sportowy, bufety i grille plażowe. John i Ginny postanowili zapytać swoje dzieci, Abby i Austina, co chcą zjeść. Była godzina 7 wieczorem. Dzieci musiały w każdej chwili dotrzeć do holu. Rodzina Connerów przybyła do tego hotelu kilka godzin temu i szybko zakwaterowała się w dwóch pokojach. 20-letnia Abby Conner i jej starszy brat Austin Conner mieszkali w pokoju na pierwszym piętrze, a ich matka i ojczym na drugim. Abby i Austin postanowili odwiedzić hotelowy basen. Usiedli na stołkach przy barze, tuż przy basenie i świętowali zakończenie egzaminów końcowych kilkoma kieliszkami tequili. Austinowi brakowało semestru do ukończenia studiów, a Abby właśnie skończyła pierwszy semestr pierwszego roku na Uniwersytecie Wisconsin-Whitewater. Myślała o przyszłych interesach. Ginny i John dołączyli do dzieci wkrótce po krótkim spacerze na plaży. Ginny zamówiła mrożony napój truskawkowy i relaksowała się przy basenie, obserwując pływające dzieci. Należy mieć na uwadze fakt, że brat i siostra byli doświadczonymi pływakami. Oboje dorastali w pobliżu dużego jeziora. Spędzali dużo czasu w wodzie oraz wokół niej. Teraz czas wrócić do kolacji. Było około godziny 17:30. John i Ginny postanowili wrócić do swojego pokoju, aby ubrać się na kolację. Rodzice postanowili spotkać się z dziećmi w holu o godzinie 19:00. Rodzina zgodziła się na to z wyprzedzeniem i wszystko poszło zgodnie z planem. Kiedy starsi członkowie rodziny czekali, grała głośna muzyka. Nie pamiętają dokładnie, jak to brzmiało, oprócz tego, że było głośno, a na środku holu tańczyło kilka osób. Minęło 15 minut oczekiwania, następnie pół godziny. Różnica czasu między Wisconsin a Playa del Carmen wynosiła godzinę. Być może dzieci były zdezorientowane i nie miały zasięgu w telefonach komórkowych, więc Jenny, matka, poszła do recepcji i poprosiła obsługę hotelu, aby zadzwoniła do pokoju dziecięcego. Pracownik przy biurku wyglądał na nieco zdezorientowanego. Poszła szukać menadżera, a kiedy wróciła, na rodziców Austina i Abby czekała straszna wiadomość. Pracownik hotelu powiedział im, że ich dzieci są w szpitalu. Oboje zostali znalezieni nieprzytomni, twarzami w dół w basenie. Szpital Riviera Maya to mały ośrodek medyczny położony około 36 km od hotelu. Nie jest to największy ośrodek opieki w Playa del Carmen, ale znajdował się najbliżej grupy ośrodków wypoczynkowych na północnym krańcu plaży, w tym Paraíso del Mar, gdzie przebywała rodzina. Kiedy rodzice przybyli do szpitala, Austin otrzymał już niezbędne leki. Lekarze poinformowali, że stan chłopca się ustabilizował. Austin miał na czole duży guz wielkości piłki golfowej i doznał poważnego wstrząśnienia mózgu, ale na szczęście był przytomny i wszystko będzie dobrze. Perspektywy Abby nie były jednak zbyt dobre. Była podłączona do respiratora. Nie reagowała na światło, dotyk i ból. Abby zapadła w śpiączkę. Anoksja, urazowe uszkodzenie mózgu oraz obrzęk mózgu zostaną później odczytane w raportach medycznych, a także duży brak tlenu w mózgu oraz stan zapalny. Miejscowi lekarze przygotowywali się do przewiezienia Abby do szpitala w Cancun. Stamtąd została przetransportowana drogą lotniczą do Broward Florida Medical Center. Po kilkudniowych badaniach lekarze w USA potwierdzili wniosek lekarzy w Meksyku. U dziewczynki doszło do całkowitej śmierci mózgowej.
Kilka lat temu, w 2015 roku, kiedy Abby po raz pierwszy otrzymała prawo jazdy, powiedziała rodzinie i bliskim, że po śmierci pragnie, aby jej narządy zostały przekazane potrzebującym. Kilka dni po tragedii, w 2017 roku, rodzina dziewczynki podjęła decyzję o wyłączeniu systemu podtrzymywania życia. Po tragedii McGowanowie oczywiście próbowali znaleźć odpowiedzi. Przecież nie minęły nawet 2 godziny w ośrodku, gdzie wydawało się bezpiecznie i spokojnie, gdy ich dzieci znalazły się w strasznej sytuacji, a następnie tracą córkę. Ani kierownictwo ośrodka, ani policja, ani lekarze, ani nawet FBI nie dostarczyli informacji, które pozwoliłyby rodzicom zrozumieć, dlaczego stracili Abby. W akcie zgonu dziewczynki stwierdzono, że możliwe było przypadkowe utonięcie, ale rodzina McGowan zaprzeczyła tej teorii. Czy Abby i Austin tak się upili na godzinę przed spotkaniem z rodzicami, że Abby utonęła w wodzie do pasa, niezauważona przez personel i turystów? Czy naprawdę wszyscy zniknęli tak szybko? Gdzie byli jacykolwiek świadkowie? Ostatnią rzeczą, którą pamięta Austin, jest rozmowa z nieznaną parą w barze. Wokół była też grupa młodych chłopaków, którzy robili salta do basenu oraz pili. Kiedy para zaprosiła jego i Abby do przyłączenia się do grupy i wypicia z nimi alkoholu, zgodzili się. I to tyle. Przypominało to Jagerbombę, kieliszek Jagermeistera zwykle zmieszanego z piwem lub Red Bullem. Ale nie jestem pewien, powiedział Austin. Jego następne wspomnienie to obudzenie się w karetce. Studiowałem przez 5 lat w koledżu i piłem dobrą ilość drinków naraz, powiedział. Ani on, ani Abby nie brali żadnych środków uspokajających ani innych tabletek w samolocie ani w Meksyku. Przy wzroście 1,87 m i wadze 72 kg nie wyobraża sobie, że był aż tak pijany, a przynajmniej tego nie czuł. Świadomość, że byliśmy ofiarami jakiejś osoby, która nas odurzyła, jest niemal surrealistyczna, dodał Austin. Raporty toksykologiczne z kliniki medycznej Playa del Carmen wskazują, że jego poziom alkoholu we krwi wynosił 0,26 w skali amerykańskiej, czyli ponad 3-krotnie przekroczony dopuszczalny limit, który zgodnie z prawem stanu Wisconsin jest uważany za przestępstwo. Abby miała 0,25. Poziom alkoholu we krwi wynoszący 0,25 lub więcej może powodować silną senność, dezorientację, wymioty, niewyraźną mowę, utratę równowagi i zdolności motorycznych, w tym niezdolność do stania lub chodzenia, a także utratę przytomności. Ważąca 58 kg Abby musiałaby wypijać około 7 drinków na godzinę, aby osiągnąć tak wysoki poziom. Ktoś musiał im podać jakąś nielegalną substancję, powiedział Bill Conner, biologiczny ojciec Austina i Abby. Ale ojca nie było z nimi w ośrodku. Badania krwi nie wykazały żadnych opioidów ani benzodiazepinu, powszechnie kojarzonych z substancjami, które można komuś wrzucić do drinka. Chociaż panel nie przeprowadził testów dla każdego rodzaju. Ginny poprosiła szpital w Cancun o zbadanie dziewczynki pod kątem stosowania przemocy. Lekarz powiedział, że to zrobił, ale w dokumentach przekazanych McGowan nie było żadnych dalszych dowodów. Czy mogła to być nieudana próba porwania? Być może, ale jasne jest, że porywaczom byłoby łatwiej, gdyby po prostu porwali kogoś na ulicy, zamiast udać się do ekskluzywnego kurortu, argumentowali McGowanowie. Jednak kilka wpisów na blogach innych podróżników, którzy odwiedzili pobliskie kurorty w Playa del Carmen w ciągu ostatnich 2 lat, donosiło o niesamowicie podobnych zdarzeniach, chociaż nikt nie zginął. W jednym przypadku w styczniu 2015 roku mąż i żona świętujący 13. rocznicę małżeństwa siedzieli na plaży w hotelu Parasiyama w tym samym ośrodku wypoczynkowym co Paraiso del Mar. Kobieta powiedziała, że zamówiła w barze 2 koktajle, a jej mąż wypił 3 piwa. Rozmawiali z nieznaną parą, która twierdziła, że pochodzi z Oregonu. Zamówili kolejnego drinka i po kilku minutach kobieta zaczęła widzieć czarne plamy i powiedziała mężowi, że coś jest nie tak. Następnie straciła przytomność. Pamiętała, że leżała na podłodze w łazience, wymiotowała i czuła się, jakby umierała. Kolejną rzeczą, którą pamięta, jest obudzenie w pokoju hotelowym ponad 5 godzin później. Ramię jej męża zostało złamane. Żadne z nich nie miało pojęcia, co się stało. Wszystkie ich rzeczy leżały na plaży i nie zostali okradzeni. Poczułam się, jakbym właśnie została zastraszona, ale nie wiedziałam, kto i jak, napisała w poście na swoim blogu. Wiedziałam, że jesteśmy blisko czegoś złego. Byliśmy wdzięczni, że żyjemy, ale przepełniał nas strach, nie wiedząc, kto nam to zrobił. Kobieta stwierdziła również, że kiedy zgłosiła zdarzenie pracownikom ośrodka, polecono im po prostu udać się do szpitala i odebrać gotówkę. Ojczym John i Austin zatrudnili meksykańskiego tłumacza i udali się na policję, aby złożyć raport. Policja jednak bardzo niechętnie wszczynała śledztwo, twierdząc, że Abby utonęła jedynie przypadkowo.
Nie wiadomo, jak mogli zgłosić takie roszczenie, nawet nie pytając personelu hotelu, który znalazł brata i siostrę. Kiedy John i Austin opuszczali wydział policji, nie byli pewni, czy będzie prowadzone jakiekolwiek śledztwo. Ale McGowanowie się nie poddali. W ciągu kilku tygodni do pomocy w uzyskaniu odpowiedzi zatrudniono amerykańską firmę prawniczą z oddziałem w Meksyku. 30 maja prawnik z Meksyku zwrócił się do policji i odkrył, że śledztwo było ograniczone. Lokalna policja przesłuchała tylko 3 pracowników hotelu. W protokole policyjnym nie wskazano, kiedy miały miejsce te przesłuchania. Amerykański prawnik McGowan z Florentino Ramirez powiedział, że nie ufa raportowi policji. To zbyt wygodne, powiedział. Jeśli to był wypadek, gdzie byli wszyscy świadkowie? To po prostu nie ma sensu. Zatłoczony hotel i ani jednego świadka. Niespójności jest zbyt wiele. Prawnik podejrzewał, że mogło dojść do bójki z innym gościem lub personelem hotelu, czego Austin nie pamięta. Austin mógł zostać uderzony w głowę i się przewrócić, ale to tylko jedna z opcji. Nie jest jasne do końca, co stało się z Abby. Raport policyjny nie zawierał żadnych zeznań gości hotelowych, barmanów ani kobiety, która według doniesień zaalarmowała personel hotelu po tym, jak Abby i Austin nie mogli wyjść z basenu. Nie zawierało to również kluczowych szczegółów z kliniki medycznej, do której Abby i Austina zabrano karetką. Z zeznań 3 pracowników, kierownika basenu i 2 ochroniarzy wynika jedynie, że przybyli na miejsce zdarzenia, wyciągnęli dziewczynę i chłopaka z wody oraz przeprowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową Abby. Powiedzieli, że była nieprzytomna, miała niski puls i kaszlała pianą wydobywającą się z jej ust i nosa, gdy próbowali ją ożywić, a Austin zaczął się poruszać i wypluwał wodę, gdy go wyciągali. Według tych świadków Abby widziano pijaną o godzinie 19:03, jak siedziała na brzegu basenu, gdzie woda sięgała około 1,2 metra. W raporcie nie podano, kto faktycznie widział brata i siostrę. Nie podano też żadnych imion ani nazwisk. A co z monitoringiem wideo? Czy to prawda, że hotel nie posiadał kamer przy basenie ani ich nie używał? Szczególnie przygnębiający dla rodziny był fakt, że sieć hoteli nie tylko nie odpowiedziała na ich prośby, ale żaden z hoteli nie skontaktował się z nimi, aby wyrazić swój smutek z powodu straty rodziny. Wyglądało na to, że nie myśleli, że to coś poważnego, powiedziała Ginny. Powiedziała również, że kiedy skontaktowała się z FBI, powiedziano jej, że agencja nie może im pomóc, ponieważ przestępstwa na obcym terytorium nie podlegają ich jurysdykcji. Rzecznik lokalnego biura FBI nie chce komentować tej sprawy, ale powiedział, że agencja bada wszystkie skargi na podstawie przedstawionych faktów. Były bardzo bezużyteczne. Ginny powiedziała o pracy FBI. Nie kazali mi złożyć pisemnej skargi ani skontaktować się z Departamentem Stanu, ani nic. Absolutnie nic. W 2018 roku Bill Conner, biologiczny ojciec Abby, przejechał na rowerze ponad 4,5 tysiąca kilometrów z Madison do szpitala Fort Lauderdale, gdzie Abby spędziła ostatnie dni swojego życia. Tygodnie, które spędził na pedałowaniu na rowerze, pomogły mu uporać się ze smutkiem, a jednocześnie zwiększyły jego świadomość na temat znaczenia dawstwa narządów. Nadal nie mogę uwierzyć, że to się naprawdę wydarzyło, powiedział Conner. Nadal czekam, aż moja córka przejdzie przez drzwi. Nie mogło się zdarzyć, żeby na środku baru 2 dorosłe osoby pływały w małym basenie na tyle długo, żeby się utopić. Po drodze Bill Conner zrobił krótki objazd i zatrzymał się w Baton Rouge w Luizjanie. Mieszka tu Lomond Jack Jr. 21-letni chłopak stał się właścicielem serca Abby. Dziękuję za obejrzenie. Proszę o ocenę tego filmu i jak zawsze czekam na Wasze opinie w komentarzach. Dbajcie o siebie i o swoich bliskich. Bądźcie ostrożni.